Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. W tym odcinku będziemy dalej rozbudowywać infrastrukturę pod wieżowce. Na razie czekamy, aż nam się wprowadzi troszeczkę więcej tutaj. Zobaczmy w ogóle, ile mam wieżowców poziomu drugiego. No już trochę jest, trochę jest. Mam nadzieję, że konsumpcja bardzo nie wzrośnie tutaj. Ewentualnie w dokach to sobie wyrównamy. Od tego one są. Będziemy na wszystkich wyspach tu wymieniać, żeby się pomieścić z populacją, nie tylko. Przesunąłem tu jedną rzecz, moi drodzy, już naprawię to w międzyczasie tak zwanym, pomiędzy odcinkami. Pozwoliłem sobie na taką ekstrawagancję. Zaraz Państwu pokażę, na czym ona się przejawia. Mianowicie tą lukę pełniłem tutaj i przeniosłem budynki stąd, żeby mieć drugie dom handlowy, który obsłuży nam także tą stronę miasta. Proszę bardzo, tu już obie są sięgnięte tym samym. Tutaj nie mamy, więc nie będziemy budować wieżowców. To pozostawimy jako takie niższe partie lasu, że tak powiem. Natomiast tu dalej idziemy w rozbudowę i zaczniemy od ulepszenia kilku więcej wieżowców do poziomu drugiego. Ile my ich posiadamy w ogóle? Chyba już 15 przynajmniej mamy, prawda? Tak, trzeciego poziomu jeden wieżowiec teraz by się przydał. Ale do tego potrzeba ciastek, czym natychmiast się zajmiemy. Celuloid zaczniemy produkować później. Zdecydowanie później, do tego maść kamforową będzie potrzebna i zakład, który etanol produkuje. Do tego przejdziemy. Na razie zajmijmy się ciastkami. Co nam będzie potrzebne? Łój, mąka i cytrusy, moi drodzy. Więc cytrusy sobie przygotujmy w nowym świecie. Myślę, że część sadów czas przebranżowić na cytrusy. Ewentualnie na drugiej wyspie je zacząć wytwarzać. Jak tu stoimy z... Co my tu uprawiamy? Już nie pamiętam. Sam... Cynamon, oczywiście cynamon. Jak my to z cynamonem stoimy, właśnie. Jest full magazyn. A ile jest przyrost jego wynosi? Ile wynosi jego przyrost? Zużywamy 6, produkujemy 22, więc można troszeczkę zejść, jeśli chodzi o to. Nieznacznie, dodam, nieznacznie możemy zejść. Zacznijmy cytrusy uprawiać i nie tylko. Cytrusy razy 2, moi drodzy, tak jest, póki co. Następnie maść kamforowa razy 2. Tak jest. Razy 2, myślę, że tu możemy się umieścić. Tu będą cytrusy, tu będzie maść kamforowa razy 2, wszystko bardzo ładne. Dobra, niech to się robi. Przyspieszmy całość, bo to zajmie wieki, zanim się przebranżowią nasze gagatki. Miejsca tu jeszcze troszkę mamy na sady, ale wysp też nie braknie nam. Gdybyśmy chcieli tu na przykład drugi sad, to spokojnie, moi drodzy, jesteśmy w stanie tutaj sobie wszystko posadzić i stąd produkty dalej transportować. Mamy wyspy, które wykorzystamy, zanim zaczniemy zasiedlać i rozbudować inne. Czekamy na inne DLC, przypominam, więc zacznijmy tutaj od Kurital. Zobaczmy, kto w ogóle wozi. Guma do rzucia, chyba sterowiec, coś się nie mylę. Tak, jeden ze sterowców, Merlin, dobrze. Myślę, że tutaj statek by się przydał po prostu, który by to transportował, gotowe wyroby do stolicy. Mamy mnóstwo rumu, świetnie, to już mamy ogarnięte, to teraz będziemy mogli handlować nim nawet. Tak jak chciałem zawsze. Te wszystkie nadmiary wykorzystać, to nam świetnie wyszło. Tutaj jeden widzę pod zasięgiem, to jest ekstra, dosłownie ekstra. Niech tak zostanie, już jak jest. Bardzo ładnie nam to wyszło, jestem bardzo z tego zadowolony, jak to wygląda. Idąc dalej, moi drodzy, zobaczmy, czy już się uprawia to, co chcieliśmy. Cynamon, tak. Maść kamforowa, tak, leci. Cytrusy też lecą i to nie tylko w jednym miejscu. Cynamon także leci. Mamy praktycznie jak z czterech, doskonale. Bo teraz możemy kolejny sad, moi drodzy, zafundować sobie w wolnym miejscu, jeżeli tylko takie znajdziemy. Tutaj jakbyśmy się tego pozbyli, też było nieźle. Też by było fajnie. Dobra, zobaczmy, jak z produkcją stoimy. Postaramy się 6 maść kamforowa, 6, 7 cytrusy, cynamon 8 na 8. Praktycznie wyrównuje nam się to. Dobra, jest ok. Tyle nam wystarczy gumy do rzucia póki co. Zawsze możemy zwiększyć te ilości, ale na razie zacznijmy multifabryki, moi drodzy. Mamy gumy do rzucia, dwie fabryki mianowicie. One zużywają 8. Teraz możemy mieć także dwie multifabryki celuloidu. Raz i dwa, proszę bardzo. I etanol nam będzie potrzebny, oczywiście. Wszystko w zasięgu związku zawodowego. Brakuje nam obreros, zobaczcie, moi drodzy, czy im czegoś brak? Nie, wszystko mają. Po prostu ich brakuje, fizycznie. Czy my możemy jeszcze coś z ratusza wycisnąć? Nie bardzo. Nie możemy też powiększyć siły roboczej na wyspie, ale widać, że za dużo mamy na przykład kawy. Więc może jakbyśmy jedną fabrykę zdozowali stąd, całkiem. Możemy to zrobić, myślę, w tej chwili. Usuńmy jedną. Mamy 127 w takim razie obreros. I możemy kolejną fabrykę, jeszcze jedną może zluzujmy nawet.
Fajnie, fajnie. Może nawet ten związek zawodowy nie będzie to potrzebny, drodzy widzowie. Zupełnie. Później się może tak okazać, że mamy nadprodukcję znaczną i przyjrzymy się temu w osobnym odcinku, tudzież live'ie. Zmniejszanie produkcji, gdzie tylko się da. Na razie zajmijmy się tym. Bardzo mi zależy, żeby to było skończone. Dobra, i teraz kolejną multifabrykę, a nawet dwie. Możemy postawić etanolu, bo tego będzie bardzo dużo nam potrzeba. Co jest potrzebne do etanolu? Kukurydza i drewno, moi drodzy. Kukurydza i drewno. Musimy to wszystko zaraz tutaj przetransportować. Natomiast do celuloidu etanol jest potrzebny. Brak magazynu w zasięgu. Już połączymy. Proszę bardzo. Już? Zadowoleni? Drewno i kukurydza. Czy my tu kukurydzę może hodujemy? Kukurydzę? Nie. Trzeba ją będzie dostarczyć. Bo nawet żyzności tutaj nie ma odpowiedniej. Dobrze. Dobrze, zróbmy statki. To sobie poradzą statki z akurat z tym. Zróbmy dwa statki, może nawet jeden zróbmy. Jeden Great Eastern, który to wszystko będzie transportował z powrotem do naszej... Przepraszam, zapomniałem, do naszej stolicy. A tutaj sobie zrobimy, jak się ta pani się nazywała? Ermenegilda? Tak, właśnie tak, tą panią. 150 tysięcy, aż tyle chyba nie mam. Niestety. Aż tyle chyba nie mam, to się przyda za chwilę. To też by się przydało za chwilę, nie mamy niestety. No dobra. Niech się zrobią dwa statki. My w międzyczasie spróbujemy to przerzucić ręcznie. Możemy tym statkiem i tym na przykład. Kukurydzę, płyń tam do Nowego Świata, ale weź trochę zasobów, konkretnie cegieł. Których tam zawsze brakuje. Płyń tam do Nowego Świata, do Kurital póki co. Starowiec zawsze jest szybszy, więc już go sobie przerzucimy do Nowego Świata, do Kurital. Niech on tam podrzuca trochę kukurydzy. Zobaczmy, skąd moglibyśmy w ogóle przetransportować ją, moi drodzy. Spróbujmy stworzyć nowy szlak. Na przykład kukurydzę. Etanol. Najlepiej by to było na tej samej wyspie, prawda? Żeby kolejny szlak żeglugowy, przepraszam, szlak żeglugowy, co ja mówię. Żeby się pozbyć zbędnej rzeczy. Kukurydza, nie utworzyliśmy go w końcu. Dobra, utworzymy sobie tak. Kukurydza, etanol. Etanol, spróbujmy. I teraz tak, potrzebujemy ładować kukurydzę. Gdzie takowa się znajduje? W dużych ilościach. Kukurydza gdzie się znajduje? Tylko we Wrocławiu. W Los Crocodilos, przepraszam, i dość wytwarzamy. Tylko czy będzie to takie dość, żeby nam starczyło? Oto jest pytanie, bo obrerów tu nie mamy dość na pewno. Nie, dziękuję. Obrerów tu nie mamy dość na pewno, ale mamy, zobaczcie, fajną możliwość tutaj sady też ścisnąć. Gdybyśmy tą osadę rozbudowali, to by stworzyło większe możliwości i sadownicze, i nie tylko. Może tu powinniśmy się przenieść z całą produkcją, bo ale obrerów utrzymać trzeba by taką masę. No właśnie, to tak się prosto wydaje. Musielibyśmy rozbudować całą wyspę i kolejne szlaki handlowe, a taki jeden będzie, moi drodzy. Wystarczy nam spokojnie, ja myślę. Ile on tego nawozu przewozi? A, chyba dość. Chyba dostateczne ilości. Fajnie, to teraz przejdź po kukurydzę. Zobaczmy, ile wytwarzamy tutaj, czy będziemy w stanie transportować ją skutecznie i wydajnie. No jest sporo jej tu powstaje. Dobra, to taki szlak nam się przyda. Na razie przerzućmy ręcznie to. Usuniemy to za chwilę. Na tymczasowy szlak. 1, 2, 3, 4, kuku. I niech to przenosi właśnie stąd. Kukurydza, tak jest. Niech zrzuca w Kurital. Na razie to. I wystarczy nam. Dopóki nie przypłynie, nie postawimy. Postawimy, co ja mówię. Nie stworzymy naszego Great Eastern, który będzie stąd wszystkie dobra zabierał. Niech się robi etanol. Zobaczmy, jak ze zużyciem. Mało pieniędzy mamy, ale naprawimy to niedługo. Nie zbankrutujemy, obiecuję. 4 na 6. Dobrze, ona się jeszcze do innych rzeczy być może przyda później. Być może, na pewno się przyda. Świetnie, niech się wytwarza. Guma do rzucia już idzie. Zobaczmy, jak w stolicy jej stan rośnie, mam nadzieję. Powinien. Guma do rzucia. Jest, 246 i wzrasta. Świetnie, dobrze, czyli dostarczamy coś. Bardzo ładnie. Teraz powinniśmy jeden wieżowiec, przynajmniej jeden ulepszyć do poziomu, moi drodzy, wyższego. Zobaczmy, co tu jeszcze będzie. Fajnie, jest już mały, zwykły statek. Zaraz go wyposażymy w niezbędne dobra do transportu szybszego. Pani tu zostaje oczywiście. A gdzie jest ten? Poza silnikiem parami coś jeszcze używam. Śruba, no właśnie, śruby nam zabrakło, tak czułem, że czegoś tu brakuje. Śruba.
I to dwie, bo będziemy mieli dwa stopki. Powyżej naszej, rozumiem, siły roboczej. Trudno. 20 tysięcy dni wokół środka ziemi. Ciekawe. Nawiązanie oczywiście do... O, przepraszam. No i dobra. Śruby nie będzie, niestety, więc popłyniesz o własnych siłach do nowego świata. Kuridal. Great Eastern też tam zaraz popłynie. Już się robi w międzyczasie. Świetnie. Dobra, szybciej, szybciej. Zaraz to przesuniemy. Już mogę? Jeszcze nie mogę, niestety. Tu nam dużo miejsca marnują te gliny. Przesuniemy je w swoim czasie. Cukru, czy aż tyle mi potrzeba cukru? Mógłbym trochę obrera zwolnić, jeżeli nie. Cukier 8, a robimy 16. O, dwa za dużo mamy, czyli dwa można by skasować od razu. I wstawić tu kolejną multifabrykę na przykład, a przede wszystkim dozować obrelarz, ale to dużo nie zmieni, jak widzicie sami, moi drodzy. Jedna multifabryka więcej tu będzie wtedy. A żeby ją utrzymać, będziemy musieli ulepszyć oczywiście wszystko. Myślę, że to jest w naszym zakresie, natomiast chciałbym, żeby było coś w zasięgu. Czy tutaj sięgnę jak ulepszę? Nie, bo tu już nie sięga nawet tego, więc czemu miałby ulepszony sięgać? Tak, to jest ten problem właśnie. Mamy tu wszystko, co się da. Zmaksowane. Jeszcze ten ratusz trzeba by stawić, ale to nam wiele nie da, prawdę mówiąc. No nie, nie da nam wiele. Ciekawe, czy trzeci poziom da. Trzeci poziom populacji, który będzie pracował na jeszcze innym poziomie. Zobaczymy. Zobaczymy, drodzy widzowie. Dojdziemy do tego na pewno. Tak. To możemy zrobić, bo tu i tak więcej się nie wymyśli. Cukrownie sobie poradzą. My też sobie wtedy poradzimy. Kawy wystarcza. Nie ubywa kawy nagle, bo z maksa może się zrobić szybko tutaj bardzo. No właśnie, nie ubywa. Ile produkujemy? Nadwyżka, przepraszam, kawy. 36, a zużywam jedną, to na litość, starczy nam. Statek dopłynął, dobra, tu kukurydza już powinna też zapewnić produkcję nie tylko gumy do nzia, ale etanolu, a przede wszystkim, moi drodzy, celuloidu, co za tym idzie. Ale całego etanolu nie możemy zużywać, potrzebne nam będzie więcej etanolu, bo on na wiele innych także potrzebny będzie. Zróbmy jedną fabrykę, mniej. Proszę produkować etanol razy 2, celuloid razy 1, tak. I to nas już urządza, razy 3 na 2 mamy teraz, tak? 3 na 2, było 2 na 2, dobrze. I jeszcze jedną fabrykę postawimy, jak tylko cegły dotrą, już dotarły chyba, świetnie. Postawmy ją od razu, ale będziemy potrzebowali obreros trochę więcej. Myślę, że tych sobie zorganizujemy za chwilkę. Myślim sposobem. Palarnia kawy, cała produkcja napojów, dobrze. Jakbym jeszcze jedną usunął, ilu zyskam wtedy? 200 i to mi powinno załatwić nam jeszcze jedną fabrykę. Okej. Czy tu wtedy potrzeba aż tyle napojów? Czy może by na przykład, bo rum też się produkuje w nadmiernych ilościach? No właśnie. No właśnie. Czy to ma sens? Czy tutaj wstawić lepiej kawiarnię, a tu usunąć w ogóle pana i zluzować sobie związek zawodowy? Nie wiem. Niekoniecznie, ta kawa jest potrzebna jednak, jakby nie patrzeć. Może nam zabraknąć takowej. Zobaczmy, ile jest stolicy kawy w ogóle. Mi się zdaje, że wystarcza i powinno wystarczać. Czemu do najdalszego magazynu poszedłem? Nie mam pojęcia. Kawy nam na pewno wystarczy. Zapotrzebowanie chciałbym zobaczyć na kawę jeszcze. Na kawę wynosi 68, produkuje 18 w własnym zakresie, 50 z eksportu. Dobra, zobaczmy. A ile tu jest? Jedna wyspa, ile nam daje kawy na przykład? Takie kurita. Z Wrocławia najwięcej wypływa, drodzy widzowie, chyba. Magazyn jest pusty. O, coś takiego, zobaczcie, nie masz dość kawy. W Kurital za to mamy ogrom kawy i w Santa Domenice. Może zatem kawa 4 trzeba przepisać do innego szlaku. No, coś takiego. Z Kurital byśmy zabierali wtedy, prawda? Czyli kawa 4 stolica. Kawa stolica 4, utwórzmy szlak. I z Kurital niech ona pływa. Kawa stolica 4. Gdziekolwiek jest nasz statek. Oczywiście z Kurital niech pływa z tą kawą wtedy. Dobra. Do stolicy, jak wiadomo. Niech ją zrzuca. A statek to za chwilę dodamy, jak tylko się znajdzie gdzieś. Chwilowo mi zaginął. Ty możesz wracać do Trelawney, dziękuję. Ty możesz tu zostać, będziesz woził kukurydzę, bo sterowiec ma ważniejsze zadania, właśnie, niż kukurydza.
Chyba już tam się opróżnia pomału skład kukurydzy. No nie jest fajnie. Zaraz tu napełnimy magazyn pewnie, chociaż nie będzie tak szybko jakoś, szczególnie. Mamy gdzieś nadwyżkę rolników. Mamy, oczywiście, że mamy właśnie w Los Crocodilos i powinniśmy to wykorzystać. Zwłaszcza tu mamy w zasięgu. Spójrzcie, moi drodzy widzowie. Półwysad, na którym byśmy sobie mogli tą uprawę kukurydzy zrobić. Dobra, zróbmy to, bo na celuloid musi nam starczyć. Tam niech się robią materiały. Proszę państwa, my tu zrobimy kukurydzę. Ogarniemy to wszystko ładnie i tak jak się należy. Nie ma żadnej chałtury, ani byle jakości. Zrobimy to tak jak się należy. Wykorzystamy te wyspy, co mamy na maksa, a wtedy jak będziemy mieli nadmiar punktów wpływu, na co na razie nie narzekamy, jeszcze długo nie będziemy, coś mi się zdaje, to sobie wykorzystamy to. A na razie, myślim sposobem, tu się upchamy. Gdzie tu byłby magazyn? Magazyn byłby tu. Jedyne miejsce, gdzie mogę go wstawić. Nie będę z tego powodu jakoś płakał. Dobra. Tam platformy to z tamtej strony nie są potrzebne. Zbytnio. Chociaż można to zawsze usprawnić, prawda? Można. Ale to kłóci mi się z estetyką, taką jaką pragnę posiąść. Tutaj. Czy Great Eastern jest gotowy? Jest gotowy, świetnie. To on też dostanie przedmiot statku. Panią dostanie. Silnik dostanie i turbinę kiedyś dostanie, bo na razie nie stać mi na to. A póki co... Luksus. Jeden niech się nazywa. Płyń do Kurital, luksusie 1. Weź trochę matsów od razu, jak już tam płyniesz. Co byś na darmo nie płynął. Proszę bardzo, i płyn. Może nawet mniej cegieł i stali, a weź trochę silników, bo będziemy potrzebowali takowych, mam wrażenie. Kurital, kurs, proszę bardzo, i my też tam idziemy. Natychmiast. Zrobić. O, zrobić tak, i już będzie dobrze. Pewnie. Teraz kukurydza, proszę państwa. Ile się da? Nawóz też byśmy tu mogli dać w sumie, prawda? Zbiornik na nawóz i ten, to by dopiero było, był boost. Tylko jak ja bym to musiał rozłożyć? Na 3. I czy starczy nam pól? To też jest inne pytanie jeszcze. 4. Czy to się zmieści wszystko? Nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy. Spróbujmy tego. Pozostaje nam tylko spróbować. 4, 4 i 4 powinniśmy mieć. Wątpię. Nie, raczej nie. Zostawmy tylko pola w takim razie. Wolę jeszcze jedną dać właśnie uprawę kukurydzy, aniżeli kombinować to. Znasz moją odpowiedź standardową na to pytanie, prawda? I już zabrakło silników. Nie, stali. O, to dobrze wysłaliśmy. Dobrze się składa, że wysłaliśmy tam stal. Na razie ją podbierzemy z innego miejsca, źródła. Tak, mamy jej dużo w Santo Domingo, więc sobie podpłyńmy i podbierzmy. Tak, tutaj będzie najszybciej. Dobra. Podpłyńmy i podbierzmy. Niech się robi. Na pola przyjdzie czas. Przepraszam bardzo, ale musimy na razie dostarczyć tu niezbędne rzeczy. I to już nam da takiego boosta z kukurydzą, myślę, co wystarczy. Jeszcze tu można jej poupychać w zasadzie, moi drodzy. Wystarczy przedłużyć te drogi, zobaczcie. Musiałem rafinerię troszkę umiejscowić inaczej chyba. Bo tu nie dam rady przejść, ale tu już tak. Tu już tak. Warto by to wykorzystać, wydaje mi się. Na kolejne pole, zgadli państwo kukurydzę. Tych nigdy dość, jak wiemy. Dajmy je. Nie szkoda nam, nie? Tam niech się robi wszystko. Statek już dopływa, mam wrażenie, tak jest. Weźmy trochę stali i cegieł stąd. I w ogóle materiałów budowlanych. Będziemy za chwilę ich bardzo tam potrzebować. Dobra, cyk. Raz, dwa i wracaj do Los Crocodilos, proszę bardzo. Statek wrócił, bardzo ładnie. Weźmie cegły, bo tych zawsze brak. I stal. I weźmie nawet silniki parowe i niech leci do Kurital także. A konkretnie do Los Crocodilos, tam trwa rozbudowa intensywna. Jak tam, oj, bardzo ładnie, gazetka piękna, nawet sobie na miniaturkę wrzucimy, dziękuję. Odcinka, dawno nie było gazety w miniaturze odcinka, wrzucimy. Ruiny w mieście, naprawmy to od razu. Nie, chyba nie ma ruin w mieście. Tak myślałem, ale nie. Świetnie. Zaraz się ciastkami zajmiemy także. I dalej będziemy się rozbudowywać, proszę państwa. Tutaj wygląda to nieźle, niczego chyba nie ubywa. Z dobry konsumpcji, rumu troszkę nieznacznie, ale z tym sobie poradzimy. Z tym sobie świetnie poradzimy, proszę się nie martwić zupełnie o to. Zaraz Hacienda dostanie kolejny browar Hacjendy i tyle z tego będzie. Browar Hacjendy numer 3, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Tutaj pozmieniamy. Cyk. Browar Hacjendy.
Przepis na rum. Oczywiście, rozpocznij ważenie. I powinni mieć dość. A my, nie mając dość absolutnie, Anno, czekamy na statek, który już dopływa. Dokulał się wreszcie. Chodź, chodź, szybko, bo będziesz stąd pływał z kukurydzą za chwilę. O, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Suchar po prostu odcinka. Brak miejsca to za burtę. Na bogato. Ty tu czekam, już kukurydzę woził. Ty tutaj zrzuć wszystko, co potrzeba. W zasadzie to zrzuć tutaj, będzie potrzebniejsze. Dziękuję. Ty się zacumuj tu, będziesz od kukurydzy. I teraz my robimy sztuczki. Mianowicie takie sztuczki. Żeby kukurydzy im starczyło teraz. Tutaj na wyspie, bo inaczej mi się cały szlak z tortillami posypie. Spróbujmy tego. No dalibyśmy nam to z nawozem nawet ścisnąć, ja myślę, że to spokojnie. Co jest wydajniejsze? Chyba dwie takie. No, chyba dwie będą wydajniejsze, zaraz państwu pokażę. O, ten nawóz to było lepsze. Dlatego wtedy robimy tak, robimy tak. Dajemy tu zbiornik na nawóz, tak samo tu robimy. Zobaczmy, jak to będzie działać. Chciałbym zobaczyć, czy one więcej produkują niż 3. Myślę, że spokojnie więcej. W takim razie dajemy tak. 252, dalej jest coś takiego. Czyli ten zbiornik na nawóz to jest najlepsza inwestycja, wychodzi na to. 235, tu jeszcze możemy dostawić trochę, zobaczcie. Cyk. 252, no i aż się prosi o trzecią i czwartą, prawda? Aż się prosi o to, a jakbym zrobił tak? Powiedzmy, że mi odbiło na chwilę. Puściłbym tu wiązkę drogi, na przykład dotąd. I zrobił tak, moi drodzy. Raz. Dwa. Trzy. Spróbujmy czegoś takiego. Chciałbym wiedzieć, czy to zda egzamin. To będzie nietypowe pole, jak na mnie, przyznam. I'm delighted to introduce our new colleague. Musiałbym to tak zrobić wtedy. Tu. Przepraszam, nic nie widzę. Pan weźmie to drzewo i tak ono zaraz zostanie wycięte. Sorry, Greenpeace. Dobra. Tak bym to widział. Dobra, i spróbujmy tego. Raz. I dwa. Mam nadzieję, nawozu mi starczy. Raz. To jest eksperymentalny layout, jeszcze go nie próbowałem. To teraz na potrzeby chwili. I dalej możemy wyjść, świetnie. Możemy wyjść, możemy wykorzystać to. Mamy 252, proszę państwa, do wykorzystania tutaj. Zobaczmy, jak to będzie zapotrzebowanie na kukurydzę zaspokajać naszą. 252, dobra, teraz ty wypuść swoje macki, czy tam od nogi. 235. Kurczę, tam byśmy 4 dali radę tak zbudować, drodzy widzowie. Spokojnie, 4 byśmy tu upchali, takie kukurydziarnie, że tak to nazwę. No pewnie, i to wykorzystamy, że to jest marnowanie przestrzeni bez tego. 252, a jeszcze upcham tu trzecią za chwilę. Już ją tu. To inaczej to musimy opracować w takim razie. Usuńmy to. Dobra, usuńmy, tak. To usuwamy, dajemy dłuższą nitkę drogi wtedy, prawda? I kopiujemy to rozwiązanie, już sprawdzone. Chyba usunąłem przy okazji właśnie zbiornik na naw. Dobra, niepotrzebnie zupełnie. Kopiujemy to rozwiązanie teraz tu. Tak samo tu. Tylko 4 potrzebne, zaraz zobaczymy. Tak samo tu. I teraz tak, robię tak. Traktory tu. Cyk, i nawozy tu. Cyk. Cyk. Nie, dziękuję. I spróbujmy tego. Tu idziemy sobie tędy, tak jak szliśmy. Nic się nie zmienia. 235. Jedziesz dalej. Cyk. Dobra, tutaj dodajemy o te ujęte przed chwilą. Na przykład takim rządkiem. O, i wystarczy. 252, dobra. Teraz tu wyprowadzamy nowe pola kukurydzy. Spróbujmy wypełnić najpierw wszystkie luki po zewnętrznych, tradycyjnie. 252. I czy tutaj wystarczy na 252? Wydaje mi się, że spokojnie wystarczy. Oczywiście wystarczy, moi drodzy. Oczywiście wystarczy. Dobra. W takim razie jest świetnie. I tu dajmy teraz magazyn, żeby tej przestrzeni już nie marnować do reszty. Dajmy tu magazyn i ewentualnie straż, bo tu się może zapalić coś. I oto w pięknym prawie kwadracie mamy zamknięte nowiutkie pole kukurydzy. Proszę państwa. Fajnie. Fajnie to wyszło na tym cyklu. Są takie możliwości zabudowy, jeśli chodzi o pola w nowym świecie, naprawdę. Można kombinować i ulepszać, naprawdę, naprawdę. Ogrom możliwości. Teraz spróbujmy tu wykorzystać to samo. Już myślę, że kukurydzy nam wystarczy na wieki wieków.
ostatni zbiornik na nawóz już, naprawdę. Tutaj też można by dwie, trzy nawet wypuścić. Ile chcemy, na dwie strony, podejrzewam. Zrobimy na razie na jedną stronę i zobaczymy, jak to będzie zdawać egzamin. Z ewentualną możliwością rozszerzenia tego planu ambitnego. Cyk. No właśnie, żeby nie przedobrzeć też. Cyk, 1 i 252. Tutaj ewentualnie drugą można upchać za chwilę kukurydzę, gdyby nam była potrzebna. Chociaż wątpię, żeby była. Brakuje cegieł troszkę. Aż wstyd. Bo przywieźliśmy przecież nowe i wracaj do nowego grodziska po więcej. Dziękuję. Natomiast ty zrzuć tu wszystko, co masz i wracaj do Kurita, z którego będziesz transportować za chwilę dużo dobroci, bardzo dużo dobroci. A ty będziesz woził kukurydzę właśnie, która tu powstaje w ilościach hurtowych do tej pory, mam nadzieję. Powinna. Stabilnie! Coś takiego, stabilnie. Dobra, nie się rozkręci. Nawozu chyba brakuje, co? No właśnie. A drugą, jakbym tu drugą postawił, na przykład magazyn nawozów, hacjendy. Za dużo gnoju transportujemy niestety za granicę. Ale poradzą sobie, będą mieli nawet na tym czasówce, to dużego boosta nam zapewni. A i bez tego sobie świetnie poradzimy, moi drodzy. I bez tego sobie świetnie poradzimy. Ulepszamy magazyn od razu, dziękuję. Niech to hula ładnie. 388, zobaczcie, no jest gitara taka, że naprawdę. Ile mamy produkcji na wyspie? Widzę, że dochody mi spadają to znacznie. 44 na 4 potrzebne, dziękuję. Hacienda naprawdę daje ogromne możliwości. Wykorzystamy je w następnym sezonie już w pełni. Ja się też obeznam dobrze z jej mechaniką w przerwie między sezonami i czekając na kolejny DLC, ale nie uprzedzajmy faktów. Skupmy się na jednym aspekcie gry. Teraz tak. Kukurydza, 1, 2, 3, 4. Można usunąć już w ogóle. Usunąć ze szlaku. Usuń szlak i zapominamy o tym. Świetnie, szlak usunięty. Teraz tak. Kukurydza. Tak jest. Statek. A kukurydza. Niech go ładuje tu. Ją. Nie go, to jest ona. Kukurydza. Dobra. 6. Zrzuca w Kurital. Tam będzie cała produkcja. Poszedł. Teraz nasz sterowiec przechwycony. Poczeka sobie tu. My sobie zajrzymy do produkcji, moi drodzy. Dóbr konsumpcyjnych, nie tylko etanol, celuloid. Ile tego produkujemy? Sporo, ale nie na tyle sporo, żebym był zadowolony. Etanolu bardzo dużo za to produkujemy. Dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość. Zwłaszcza, że będę musiał te multifabryki poupychać po innych wyspach. Widzę, we Wrocławiu ile mamy obrelos? 340 tylko. Los Krokodilos, przepraszam, nie Wrocławiu. We Wrocławiu mamy dużo mniej, 30 tylko. Reszta pracuje ciężko. Dobra. Jest kolejna wyspa w Nowym Świecie zatem do upolowania. Myślę, że ta. Te dwie natomiast sobie zostawimy. A może nawet ta by zdała egzamin. Pomyślimy. Na razie, proszę państwa, jako że już mamy etanol, czas, żeby Great Eastern zaczął transportować tak. Znajdźmy szlak gumę do rzucia przede wszystkim. Znajdźmy sterowiec, który na nim lata. Usuńmy go w tej chwili. On już nie jest potrzebny. On sobie zacumuje tutaj razem z drugim sterowcem. Świetnie, a szlak guma do rzucia zostanie wykasowany całkiem. Teraz tak, żeby wszystko było jasne. Utwórz szlak. Wieżowce. Jeden. Tak się będzie nazywał. Będzie to robił Luxus 1. Mianowicie tak, będzie ładował w Kurita. Cisza. Będzie ładował tak, gumę do rzucia. Razy dwa. Dalej będzie ładował celuloid. Półprodukty. Razy dwa. Będzie ładował później, moi drodzy, etanol. Razy dwa. A potem dodamy sobie coś, co będzie potrzebne. Świetnie. Niech pływa na tej trasie. Wieżowce jeden. Jeszcze dwa dostanie później, jak będzie czas. Do nowego grodziska i już. Chyba, że etanol tu będzie potrzebny, ale nie jestem pewien. Zobaczymy za chwilkę. Dojdziemy do tego na pewno. Produktów rolnych nam nie ubywa, prawda? Nie, wręcz przeciwnie. Maść kamforowa. Zaglądamy zatem do, moi drodzy, Trelawney. I tym samym przygotowujemy się na dalszą produkcję. Oczywiście. Celuloid wytwarzamy sobie. Tu będziemy cytrusów potrzebować. Właśnie, cytrusy. Wiedziałem, czegoś będzie brakowało. Świetnie, no to już ma robotę. Wieżowce jeden zabiera cytrusy. Prosta sprawa. Cytruski będziesz zabierał. Razy dwa, drogi mój. Raz. I dwa. I zrzuca wszystko w Trelawney. Dziękuję. To będzie na ciaska używane, a my sobie tam wytyczymy
od razu fabryki. Your ship has returned. Oby nie pracowali w niej tylko robotnicy. Robotnicy, no bo kto inny, prawda? Miałby pracować. Potrzebuję więcej robotników, ale to się da zrobić, bardzo łatwo. Po prostu idziemy sobie do Ożarowa i robimy taką sztuczkę, że ulepszamy kolejne dzielnice, proszę państwa, do robotników. Nawet im wybrukujemy te drogi, żeby mieli lepsze zasięgi. Tak jest, poczekamy na pierwsze dostawy z Kurital, żeby było co na ciastka zamieniać i zaczniemy je, moi drodzy, produkować. Cyk. Świetnie, zaczyna nam iść bardzo ładnie. Modularny system rozgrywki znowu pozwala nam cieszyć się benefitami, moi drodzy. Bardzo dobrze. Taki był plan od początku i założenie, że będziemy z tego korzystać często, gęsto i chętno. Dobrze, mamy to wybrukowane. Później jeszcze mamy możliwość rozbudowy dalej do robotników. Być może i będzie dużo więcej potrzeby. Może cały Ożar będzie jedną wielką faktorią robotniczą. Poziom populacji nieznacznie, ale nam rośnie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Tu jeszcze mam możliwość rozbudowy ogorzelnie, gdyby ktokolwiek chciał. Mamy doki, mamy wszystko, moi drodzy. Absolutnie wszystko, czego byśmy mogli co byśmy sobie mogli wymarzyć. Więc przygotujmy multifabryki ciastek pomału. Linia montażowa ciastek. Chciałbym zobaczyć, jak się montuje ciastka z łoju i z mąki oraz z cytrusów. Naprawdę. A propos mąki. Czy my mamy nadwyżki mąki? Mamy. Świetnie. A ile jej potrzebujemy, a ile zużywamy? Widzicie dochody, moi drodzy? Robi się ups. Trzeba będzie ratusze zaraz stawić przy inwestorach, żeby dochody podbić. W następnym odcinku oczywiście. Jak tam z mąką? 31, 51... No nie jest fajnie. Być może będzie nam spadać znacznie, ale zobaczymy. Musi być elektryczność, to wiadomo, prawda? Teraz czas przywołać nasz stary schemat, moi drodzy, rozbudowy. Mianowicie ten ze związkiem zawodowym po środku. Na razie w trybie projektowym. Muszę sobie przypomnieć, jak to było. Tutaj już widzę pomału, jak oczami wyobraźni na razie, ale jednak, jak będą się magazyny rozkładały. Dobra. Czy to nie było tak? Chyba było. Dobra, było tak, świetnie. A, to już sobie można stawić. Teraz tak, magazyny na obrzeżach, świetnie. No, będzie ok, myślę. A to magazyn po co? A, do elektrowni. No to już nie jest potrzebny w zasadzie. Mamy inny. Straż możemy przesunąć. To możemy wybrukować, tak jest. Teraz nawet nie... Po co mi to połączenie w zasadzie? Tak na dobrą sprawę. Musiałbym się przeprawić do elektrowni, no właśnie. Żeby tu prąd docierał. Okej, teraz dociera. Za fajnie było, co? Gdyby tak po prostu poszło. Dobra, odbudowana została. Teraz wracamy do grodziska. I stawiamy magazyny. Dawno tego nie robiłem, ale fajnie będzie. Dajmy tu. Jest okej. Ostatnie to będzie na drogę, świetnie. Świetnie i kopiujemy ten dość sprawdzone rozwiązanie. Raz, dwa i teraz tutaj powinien być kolejny. Myślę, że tu spokojnie. Może nawet o jeden w prawo, bo od tamtej strony rampy nie będą nam potrzebne wszakże. Przepraszam. Tu będzie ok. No i fajnie. Mhm. Będzie ok, ja myślę. Tylko czy tu będzie magazyn potrzebny? Nie bardzo w sumie. Z tej strony nie. Raczej drogi po zewnętrznych właśnie, niż ten magazyn. O tak. I zaczynamy, proszę państwa. To nie będzie potrzebne. Natomiast multifabryki ciastek jak najbardziej. Teraz sobie wstawimy w zasadzie tam, gdzie mamy wszystkie multifabryki. Zbudujmy związek zawodowy. Tak jest, moi drodzy. Przenieśmy nasze multifabryki wind. Czy to jest multifabryka? Linia montażowa. O! Jest coś takiego jak wszystkie linie montażowe? Ktoś to podnosi? Linie montażowe. Wszystkie linie produkcyjne i wszystkie warsztaty rzemieślników. Zobaczmy, może to się nada. Nie wiem. Zaraz się okaże. Od razu sobie ją wrzućmy. Niech się produkuje. Chyba od razu wpadła w okienko, co? Od razu wpadło. Wszystkie linie produkcyjne. Spróbujmy tego. Dlaczego nie, proszę państwa? 80% podnosi nam. O, inżynierów zatrudnia. Też dobrze. Też dobrze. Zróbmy sobie 3, zobaczymy jak to będzie działało. Zwłaszcza, że wieżowcy to ogromne zapotrzebowanie. Zróbmy sobie te 3.
Zobaczymy, czy się nada. Linia montażowa, ciastek. Nie mogę z tym, dobra. Już sobie, ja muszę sobie poradzić chyba z tą traumą związaną z tą nazwą. Dobra, to chyba nie będzie potrzebne ostatecznie. Dwa. Teraz windy byśmy po prostu, przenieśmy windy, jako że mamy taki, taką możliwość. Będzie mniej pracowników dzięki temu, potrzeba. Linie montażowe wind. Te trzy może to zostawmy, to fajnie się wkomponowują, natomiast te dwie bym zabrał od razu. Chyba, że je przeniosłem już. Nie, nie przeniosłem. Dajmy je tutaj od razu. Raz. I dwa, proszę państwa. Raz i dwa. Magazyny. Tak. Magazyny. Jak to ułożyć, żeby to miało sens? Pomyślę nad tym. To by magazyn wszedł kolejny z drugiej strony. Ale. Nie jest to niezbędne, aż tak. Ja myślę, że inaczej to zrobimy. Gdybym na przykład usunął tą drogę całkiem, niepotrzebną mi w zasadzie, i wstawił to właśnie, to daje dużo większe możliwości, bo tu mógłby być kolejny magazyn po przesunięciu drobnym, malutkim. Tak, jeszcze o jedno w dół, tak, i to byłby kolejny magazyn na przykład. Ta strasz tutaj przeszkadza bardzo, już jest lepiej, zdecydowanie. Zwłaszcza, że tu nic innego nie wejdzie. Ale to nam w niczym w zasadzie nie pomaga, a wręcz przeszkadza na tym etapie. Magazyn musiałby być tu. Jesteśmy w zasięgu, czy nie? Nie bardzo, coś takiego. Dobra, trudno. Windy tutaj, zaraz użyjemy innych specjalistów jeszcze, drodzy widzowie. Będzie więcej multifabryk, więc pozostawiam sobie miejsce na koniak i nie tylko. Poziom trzeci, dobra, co dalej? Ozdoby wieżowców, do tego dojdziemy, jak będziemy ozdabiać miasto. Na razie niech nam się robi i zaczniemy ciastka w zasadzie produkować, czemu nie? Razy dwa, linie montażowe ciastek, dziękuję, niech już się robią. Chyba cytrusy już też docierają jakieś, prawda? Ciastka niech się robią, a my, proszę państwa, zanim zapomnę, coś jeszcze miałem zrobić. Ulepszyć wieżowce, to jedno, ale coś jeszcze. Teraz mi z głowy wyleciało zupełnie. Ustalić windy. Tak, handel właśnie, wuj. I czy mamy wszystkie składniki na... Zwłaszcza wuj. Czy wuj to produkt rolny? Nie, to jest półprodukt. No właśnie, jest. Dobra, musimy trochę łoju sprowadzić. Łoj sprowadzimy. Nie ma problemu. Sprowadzimy troszkę łoju. Akurat kapitan Tobias przybywa, spowolnimy całość zatem. Cyk, eksport, import, sprzedaj, kupuj. Troszkę łoju by nam się przydało. Jako półproduktu, właśnie, łoj. Trzeba wbierać z listy chyba, jeśli się nie mylę, tak? Tak. No dobrze, na przykład potrzeba nam, ile tego jest? 5450. Za 93 silniki, a za ile wind? 5450, dziękuję. Świetnie, 5500, dobra, niech się wymienia. Cytrusów nie da się, aaa, właśnie, nie wszystko się da. Część trzeba wytworzyć jeszcze, dóbr. No właśnie, trzeba będzie pokombinować trochę, moi drodzy, ale sobie poradzimy z tym świetnie. Czekamy na cytrusy, bo jeszcze chyba Great Eastern nie dotarł z takowymi. Może sobie przyspieszymy i użyjemy sterowców, żeby przetransportować szybciej cytrusy. Chyba powinniśmy być w stanie to zrobić. Zabierzmy ich trochę więcej, niech mają. Dostarczymy, żeby boosta produkcji zapewnić, a wtedy już sobie będzie Great Eastern woził i to wystarczy, ja myślę. Dawaj do Trelawny, cyk. Raz, dwa. Za chwilkę rozpoczniemy z ciastkami. A jak tylko ulepszymy pierwszy wieżowiec do trzeciego poziomu, to skończymy nasz odcinek obecny. Załadujmy jeszcze maców budowlanych trochę, bo tych nigdy dość, zwłaszcza w nowym świecie, jak państwo widzieli. Dobra, nowy świat, Kurital, płyn. Ty tu zostajesz, czekamy na specjalistów nadal, których już pomalutku powinniśmy mieć. Zobaczymy, czy oni wpływają też... No właśnie, na wszystkie linie montażowe, więc nie potrzebujemy tylu fabryk, moi drodzy. Co nam dochód troszkę minimalnie, ale jednak poprawi, czyli dwie od razu mogą wylecieć. Fabryki, to nam nieco zwiększy dochód. Świetnie. Tą lukę na pewno sobie załatamy i odbijemy. Proszę się nie martwić. Dobra. Multifabryki. Za chwilę kolejne przedmioty w drodze. O, to już mamy nawet. Świetnie. I kolejny, trzeci. Tylko, że wind aż tyle nie potrzeba. No właśnie.
trzeci się zaraz wytworzy i go też wsadzimy. To ten nie jest potrzebny zatem. To nie jest potrzebny, przejdźmy do następnego od razu. Ale więcej ich będzie? Na razie nie będzie ich więcej. Dobra, wystarczy. Jeszcze zobaczmy, jak są inni specjaliści. Tak, czekamy na coś w tej chwili. Linie montażowe. Linie, lilie, linie. Partyzant. Wszystkie linie produkcyjne. O, plus 120, ale siłę roboczą zwiększa, zobaczcie. Tylko, że mamy siłę roboczą. Naprawdę mamy. Wszystkie warsztaty rzemieślników także. Ciekawe. Warsztaty rzemieślników o 55%. O, to ciekawe. To znaczy, że mamy tu możliwość, gdzie tylko pracują właśnie rzemieślnicy o 55% zwiększyć. Ale nie zmniejszymy siły roboczej, a to też nam zapewnia spore benefity. Dobra, właśnie o to chodzi. Trzeba szukać tego balansu. Nieustanny, proszę państwa, nieustanny. Tu mamy takie miejsce, że też związek zawodowy mógłby się przydać. Mógłby. Dobra. A tu nawet bardziej by się przydał. Bo sięgałby więcej. Tak jest. Wymaga dużego odkrycia. Dobrze, na to przyjdzie pora. Póki co jeszcze nie nadeszła. To czekamy na ostatni z przedmiotów, moi drodzy, i zaczniemy produkcję ciastek, mam nadzieję. A wtedy ulepszymy sobie wieżowce i skończymy odcinek. Czekamy na cytrusy nadal. Już powinny nasze sterowce dolatywać. Lada moment. Zobaczmy sobie to na mapie świata jeszcze. Powinny się zbliżać. Już chyba wlatują nawet. Już leciały, jeśli się nie mylę. Widzę, że z dochodem jest problem. Pomalutku zaczyna nam to doskwierać. Poradzimy. Proszę się nie martwić. Czekamy już tylko na sterowce, które zaraz nadlecą. Wierzę w to gorąco. Czy my już mamy jakieś ciastka? Dlaczego tak Luxus 1 tak długo pływa? Właśnie zrzucił cytrusy, czyli już pierwsze cytrusy dotarły. I powinniśmy wytwarzać ciastka. I tak się dzieje właśnie. Nadeszła chwila, moi drodzy, kiedy się zaczyna produkcja właściwa. Niechcący. Oj, to mi się nie udało ewidentnie. Łapka mi poleciała troszkę. Dobra. No, to już będzie spoko, nawet bliżej można dać tutaj. Lepiej być nie może. No i spoko. Będzie coś z tego, uwaga. Tutaj sobie zostawiamy margines błędu, malutki. Przepraszam, najmocniej. Mam jeszcze inne ambitne plany na to. Właśnie, jak tu zagospodarować przestrzeń. No i to by się świetnie wpasowało. Właśnie. Kolejna mega fabryka w swoim czasie tu stanie. Zaczyna to nabierać kształtów, naprawdę. Zaczyna to nabierać kształtów, proszę państwa. I to całkiem sympatyczny. Także wykorzystamy sobie to na pewno. Ulepszmy to na maksa, te magazyny. Tutaj obsługa ma znaczenie. Dobra, i za chwilę powinno być gotowe Ingenious Device. Jeszcze nie tak szybko, jeszcze 6 minut, a w tym tempie nawet wieczność całą. Czy już dotarły sterowce? Tak, już prawie są. Zrzucimy cytrusy. Ulepszymy wieżowce i to będzie tyle, moi drodzy. I zabezpieczymy dochód od przyszłego odcinka, bo będzie słabo. Musimy się tym zająć. Poszukać, gdzie można uciąć koszta nieco. Dobra, windy się robią, świetnie się składa. Uj, jest, wszystko mamy. Dobra, ciastka. Ile popyt, a ile... Gumy do życia, świetnie. Na razie nie ma zapotrzebowania. 16, oj, to dużo ciastek, bardzo dużo. Dla turystów też wystarczy, bo dla nich też są potrzebne, nie zapominajmy. Dojdziemy i do nich. Dojdziemy i do tych gagatków. Myślę, że czas ulepszyć wieżowce na poziom 3, proszę państwa. Cyk, oto pierwszy już jest gotowy. Pierwszy z wielu, dodajmy. Tak jest. Czy tu jesteśmy w zasięgu? Świetnie, to jeszcze tu można ulepszać w zasadzie. Do poziomu 3, jeśli się nie mylę. Tudzież 2.
świetnie. Im więcej, tym lepiej. Tu też możemy poulepszać sobie, bo nie zrobiliśmy tego jeszcze. Fajnie. Im więcej, tym lepiej, proszę państwa. Im więcej, tym lepiej. Punkty wpływu lecą, będą potrzebne. Dochód nam troszeczkę spada, ale z tym sobie poradzimy. Za chwilę wybudujemy tu ratusz po prostu i wykorzystamy to miejsce do maksimum. Właściwie to już to zrobię na koniec odcinka. Wybudujemy sobie ratusz, proszę państwa. A wieżowce zostawimy bez zmian. Cyk. Ratusz, świetny. Musiałby być tu nawet, dobra. Niech będzie i tak. Troszkę poprzekładamy. Troszeczkę poprzekładamy. Machlojków porobimy tu. Czy ja go zmniejszyłem? Być może. Być może tak zrobiłem niechcący. Przepraszam najmocniej. Musiałby być z tej strony w ogóle. Czy starczy? Starczy. Dobra, teraz ratusz. Cyk. Ratusz z ładną ozdobą, jak przyjdzie czas na nią. Tak jest, teraz potrzebuję wszystkie wieżowce. Zadowolenie, sklep był zapewne gumę do rzucia, a stoły bilardowe i skrzypce. Niech będzie, niech ich tu sięgnie. A na razie na dochodzie mi bardziej zależy niż na sile roboczej, proszę państwa, bo dochód nam wzmalał drastycznie. Zabezpieczaniem dochodu zajmiemy się w następnym odcinku, a na razie dochody na dom, tak jest, zobaczmy. 2%, 10%, świetnie. Pana poprosimy. Tak jest. I spróbujmy wszystkie wieżowce. Wszystkie wieżowce. Plus 10 zadowolenia. Dochody? Ryzyko zamieszek minus 6. Dochody dodatkowe plus 5. Dochody na dom plus 2. Dodatkowe dochody plus 5. Zobaczmy. Dodatkowe dochody. Czy jak to? No właśnie, dodatkowe dochody może wpiszmy po prostu. Tak. Plus 3. Świetnie. No dobrze, to dajmy tych dwóch panów, specjalistów. Świetnie, jeszcze pana i to chyba wystarczy. Siły roboczej tam jakoś nie potrzebujemy zbytnio, ale dochodów jak najbardziej. Turyści się przydadzą, bez tego będziemy tracili pieniążki, moi drodzy. Ale zanim się będziemy tym przejmować w ogóle, jeszcze kilka ulepszonych wieżowców poziomu trzeciego. Napawajmy się tym, zdecydowanie. Ulepszonymi wieżowcami w Trelawnej. I kolejna miniatura z kolejnego odcinka. O, prawie dochód wyrównaliśmy, zobaczcie drodzy widzowie. Jeszcze kilka ulepszeń. Dosłownie kilka i będziemy bardzo zadowoleni, coś czuję. Świetnie. Dobra. O, prawie doszliśmy naprawdę zadowalającego poziomu. Jeszcze jeden i będziemy w stanie ulepszyć lub postawić kolejny ratusz, więc nie żałujmy sobie, dobra. Tam efekt panoramy na razie nie jest dla nas problem. Kolejny zrzut ekranu, moi drodzy. Wieżowce poziomu trzeciego. Myślę, że pod tym kątem najkorzystniej wygląda nasze miasto. Ewentualnie, właśnie, będziemy w stanie to zrobić tak. Pięknie, na miniaturkę odcinka. I moi drodzy, zapraszam was na kolejne. A w tym to już wszystko. Dziękuję i żegnam się. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!